Witam serdecznie wszystkich widzów. W tym odcinku pokażę Wam, czy Cromwell dobrze, skutecznie potrafi jechać z trollem. Ponieważ, jak wiecie, Cromwell jest uważany za najlepszy szóstotierowy med w całej grze. Polecam mieć ten czołg każdemu. Oczywiście mamy też czołg Cromwell Berlin, który jest bardzo podobny do Cromwella, ale właśnie jeżeli chcemy mieć jakiegoś nietypowego Cromwella, to właśnie możemy zamontować na nim trolla. Jak widać, Cromwell w tej bitwie pojedzie na trollu, no i zobaczycie, czy da radę w ogóle taki czołg skutecznie grać. No i oczywiście zaprosiłem kierowcę tego czołgu. Witaj serdecznie, Patryku. Witam cię, Faja. Powiedz mi tak na początku, czekaj, zobaczmy ten strzał. Myk 337. Jak wiadomo, Cromwell głównie jeździ na dziale 75 mm, który ma uszkodzenia 135. Jest to działo tak naprawdę bardzo fajne, szybko, szczelne, ale wielu graczy wie, że jest to działo niecelne. No i cóż, ty masz trolla. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze nie masz wyekspionej 75, czy po prostu chciałeś się pobawić z trollem na Cromwellu? Wyekspiony ten czołg mam, chyba mam na nim ponad chyba 800 nawet bitew. A już mi się znudził takiej typowej konfiguracji z działem tym chyba 75 mm. No więc postanowiłem się trochę pobawić na trollu. Ale jak to jest możliwe, że ty walłeś 415 w OIK-a? No sam tego nie wiem. 415, ale z tego co widzę, to są chyba najwolniejsze pociski, jakie są w grze. Przecież ja muszę później chyba sprawdzić, albo chyba, że ktoś z Was sprawdzi, to napiszcie w komentarzu, jaką prędkość ma ten pocisk, bo on jedzie, leci strasznie wolno. Moim zdaniem wolniej niż pocisk KV2. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. No i cóż, jest to mapa Westfield, no i takim trollem no nie można raczej gdzieś tam z odległości, czyli trzeba bić z bliskich odległości do czołgów wroga, więc dlatego poleciałeś w miejsce, gdzie te czołgi ciężkie i gdzie można z bliska walnąć w czołg, a nie pojechałeś na drugą stronę, nie? Tak. Czyli na przykład, nie wiem, takie miasta, to chyba lepiej się gra z taką haubicą w mieście, na przykład Himmelsdorf, niż Cromwellem z normalnym działem, czy jednak to normalne działo jest lepsze? Jak teraz oceniasz, twoim zdaniem, grę na Cromwellu na tamtym dziale i na trollu? Tamte działo jest lepsze na wyższe tiery, jak wylosuje na przykład szóstki albo siódemki, a zaś te działo jest lepsze, jak na przykład na takie czwóreczki wylosuje. No to niektóre czołgi to na strzał schodzą. Czekaj, aż jestem ciekaw teraz tego strzału, jak on wolno, kilka sekund, jak działo artyleryjskie, można powiedzieć, ten pocisk leci. No, kwestia trafienia czołgu lekkiego, no jest to jednak problematyczne. Ja tylko tak Wam powiem, jest to działo, które nazywa się 3.7 Howitzer, coś takiego, 370 obrażeń po penetracji średnio, 47 penetracji, ale oprócz tego mamy tutaj pociski kumulacyjne, które mają 110 penetracji i 280 obrażeń. Kiedy włączasz te pociski, można powiedzieć, goldowe? Kiedy jest jakiś pojazd na przykład z dobrym opancerzeniem, a wiem na przykład, że Sheka no, może nie wejść, na przykład jak ten MTEK-25, to wolałem dla pewności strzelić w niego z pocisku goldowego. Mm-hmm. No a takie, no, włączam to różnie, albo jako bierzam jakiś czołg dosyć opancerzony, bo to się bardziej opłaca po prostu. Łatwiej się przebija. Czyli teraz mamy tego kumulaka na MT-25. Zobaczymy,
czy padnie. Teraz zaryzykowałem mocno tym wyjazdem. No. No zostało ci 125 HB. Ale długo to leciało. 1 HP, 14 TP. No i odłamkowo burzący, zobaczymy. To ma też jakiś tam, można powiedzieć, broń. O! No! Cóż. Zdarzyło się. No, magia trolla. 50 pojazdów. Ja tutaj tak delikatnie już przewinę. Mhm. No nic, w każdym razie jest to taka ciekawostka dla tych, którzy są fanami Cromwella. No to cóż, na trolu da się grać. Oczywiście, jeżeli chodzi o moduły, bo normalny Cromwell. Nie, no chyba moduły te same, czyli dosyłacz, wentylacja i stabilizator, nie? Tak, czy... ja właśnie zamiast wentylacji założyłem sobie dosyłacz, żeby szybciej ładować. Mhm. No i to właśnie to, co powiedziałeś. Czyli dosyłacz, stabilizator i... Dosyłacz, stabilizator i chyba szybsze celowanie. Tam. No właśnie, warto taki zestaw ustawić, no żeby jednak ten troll, teraz zobaczymy strzał w M3, ale strasznie wolno leci. Ja sobie zaraz... No cóż, taki lekki wyciąg musicie zrobić, niestety. Dokładnie. Znowu nietrafiony, no niestety na dalsze odległości. No zobaczcie to. Trafić w jakiś tam odległy cel, no jest problematyczne. No zdecydowanie walka... Najlepiej właśnie jak się jest na topie, jak są jakieś miękkie czołgi. Chociaż ten strzał w tego Oika, no to było bardzo ciekawe, ponieważ Oik ma dobry pancerz, no nigdzie po boku chyba nie ma poniżej 50, tak mi się wydaje. A ty go przebiłeś, zadając mu obrażenia ponad 400. Dobra, czyli teraz ktoś tam kapuje. No wiadomo, dla ciebie jest to dobra sytuacja. Chociaż... O! Znowu fajny... Ja tu niestety trochę przewinąłem, więc nie wiem, czy jesteś w tym samym momencie. A20 teraz zniszczyłeś. No, właśnie to taki fartowny strzał był, bo mógł mnie już skończyć, gdybym no. się minął. No i jeden kapuje. Wiadomo... Myślę, że na strzała powinien zejść, tak jest. No i tych pocisków nawet na trolu mamy sporo. Nie wiem, próbowałeś w jakąś ósemkę kiedyś strzelać z tego HEK? Czy... tak, w lorkę strzelałem z HEK-ów. Ładnie wchodziło. Aha. Prawdopodobnie jakiś... bardzo twardy czołg, no to będzie tylko kilka obrażeń zadawało, chociaż no ciężko mi powiedzieć, jakbyś tam w ISA 3, czy w jakiejś tam Oni, czy O. Zależy gdzie się strzeli, bo czasami to wejdzie nawet za 160, jak się strzeli pod na przykład takiego ISA 3, a czasami to wejdzie za 80, więc to tak różnie, ale zwykle ten pewny damage jest. Została artyleria, tylko że nie wiadomo gdzie, no a chłopacy na kapie raczej nie chcą zejść. No i nie wiadomo, gdzie ten... No, Ridley Waters by się przydał. No. Jak widać, ponad 2000 obrażeń. No jest artyleria, ale niestety ten ostatni strzał się nie udał. No słuchajcie, w każdym razie tak tylko chciałem wam pokazać, że na Cromwellu można jeździć na trolu. Oczywiście skuteczniejsza walka raczej jest na dziale 75 mm, ale Patryk grał już prawie 800 chyba bitew, czy ponad 800 bitew na Cromwellu, więc dla urozmaicenia można sobie czasami tego trola założyć. Jeżeli chodzi o inne działa, no to chyba już tu nic ciekawego nie widzę. Okej. Okay. Nie, nie ma tego. Ja bardzo dziękuję.
jutro dni na to, tak dla tych, którzy się interesują ciekawymi wydarzeniami. Ty wiem, że tam jedziesz. No ja miałem jechać, niestety nie jadę. No i tyle. Bardzo dziękuję za pokazanie powtórki. No i życzę ci miłej zabawy w Ostrawie bodajże, nie? Tak, tak. No, bardzo fajna impreza. Kurde, no zapomniałem sobie. Dobra, no to dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.